Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Obierz zamieniając ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne. I mamy tak. Najważniejszą rzecz to jest totalna zgapa, którą trzeba potrafić. Jest tak. 1 druga 0,5. Potem 1 czwarta 0,25, 3 czwarte, 0,75. Potem będziemy mieć jeszcze 1 ósmą, tutaj wykrzyknik, 0,125. Byłoby elegancko, jakbyście jeszcze umieli 3 ósme, że to jest 0,375 i jeszcze 1 piąta. 0,2 to są te najczęściej powtarzające się. A resztę wyliczamy. Dobra. No to tutaj mamy 1,16 dodać 1,4025. To idzie z tym w dodawaniu, a to z tym. I zwróćcie uwagę, że tu będzie 6 plus 5 daje nam 11. Czyli jest więcej. Zatem mamy złoty 16 dodać 25 groszy, to jest złoty 41. Teraz tutaj mamy 1,25. 3,9. 25 zamieniamy do stówki. 100 dzielone na 25 to 4. Teraz uwaga. Mamy tutaj 2 zera to oznacza, że mamy dwa miejsca po przecinku. Czwórka to tylko jedno miejsce. Więc musimy zrobić pierwsze miejsce po przecinku i drugie. I znów to jest w dodawaniu z tym, a to zero z tą czwórką. Więc mamy po prostu 3,94. Ok, to przepisujemy. Wiadomka. Minus. Do stówy. 100 dzielone na 20 to 5. 5 razy 3 to 15. 2 zera, czyli 2 miejsca po przecinku. Hop. Dopiszmy sobie tutaj 0, bo to będzie 65. 80 odjąć 15. To 65. Teraz tutaj. 3,65. Odjąć. I to sobie zrobimy do dyszki. 10 dzielone na 5 to 2 razy 2, 4. 1, 0, czyli jedno miejsce po przecinku. Ale możemy sobie tutaj dopisać 0. 3 odjąć 1 to 2. I 65 odjąć 40 to 25. 7 ósmych. Korzystamy z zależności, że wiemy, że 1 ósma to 0,125 tysięcznych. To 7 ósmych to 0,125 tysięcznych razy 7. 14. OK, czyli mamy 0,875 tysięcznych, 0,15. Teraz tak, to z tym, no tu jest oczywiście 0. Zatem mamy 0,7 i 2. I potem jeszcze tą piątkę. Dobra. 17 to od razu 75 plus 1,7. 7 plus 7 to 14, czyli mamy powyżej. Będzie zatem więcej. Albo liczycie sobie w słupku, albo 17 dodać 1 to już jest 18. Z tego jest złoty 45. Do 18 dodajemy, otrzymujemy 19,45. Na kasie liczy się zawsze najlepiej. No to teraz tu.
2,5, odjąć, dycha, dzielone na 5, to 2 razy 2, 4, jedno miejsce po przecinku. I mamy 2,1. To teraz tu 3, 125, odjąć 0,2. To jest bardzo trudny przykład z tego względu, że tu jest 1, tu jest 2. Więc może od razu zrobimy to pisemnie. Zamieniamy sobie na 0. 5 odjąć 0 to 5. 2 odjąć 0 to 2. Tu się nie da, z tego robimy dwójkę. A tutaj 11. 11 odjąć 2 to jest 9 i tutaj dwójeczka. Zatem mamy 2,925. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.